Siemaneczko, cześć. Dojechaliśmy do miejscowości, która nazywa się Nong Kiaw. To jest na północy Laosu. Z ciekawostek, jechaliśmy tutaj ponad 3 godziny, a dystans dzielący od to miasto od Luang Prabang to 91 km. Droga była taka sobie. Jesteśmy już tutaj drugi dzień. Próbujemy się wyleczyć, bo zarówno ja, jak i Tomek jesteśmy trochę przeziębieni. I idę wam pokazać miasto, jak wygląda. A jutro wybieramy się tam. Tam jest punkt widokowy. Idziemy na wschód słońca. Więc albo jeszcze w tym filmie, albo w następnym zobaczycie coś pięknego. Dobra, zobaczcie, jak wygląda Nong Kiaw. A tak między nami, to chyba najładniejsza miejscowość, w jakiej w życiu byłem. To, że jesteśmy w tej miejscowości, to jest zupełny przypadek, bo nawet nie myśleliśmy, że kiedykolwiek tutaj przyjedziemy, ale będąc w Luang Prabang, poszliśmy sobie na street food i usiedliśmy akurat obok jakiejś dziewczyny, Rosjanki, która nam powiedziała, że właśnie wróciła z tego miejsca i szczerze poleca. No i trzeba przyznać, że polecenie bardzo dobre, bo chyba najładniejsze, jakie miejsce do tej pory byliśmy, nie? Mhm. Mamy poleconą jeszcze jedną miejscóweczkę. No. Ale to pokażemy potem. Pokażę później. Bo stąd sobie popłyniemy łódeczką. Trochę dalej na południe, na północ, przepraszam. No, a tymczasem wróćmy do oglądania miasta. Zajebiste drzewo, co? Nie wiem, czy wam mogę, jestem w stanie pokazać skalę, ale jak rozstawię... Nie, no nie ma skali, w aparacie ciężko pokazać na skalę. Ale musi być mega stare. Ja jako... inżynier technologii drewna stwierdzam, że to drzewo jest stare. Ale piękne. Uda mi się coś wam pokazać. Tu i tu. Tu i tu. Nie wiem, czy mnie słyszeliście, bo mikrofon jest w tę stronę. Te dwa punkty, które wam pokazałem tam wyżej. Ten i ten. Nie wiem, czy to widać. Nie, nie mogę z ręką. Tam gdzieś pokazywałem. To są punkty widokowe, do których można sobie wejść. Podejście musi być super, mega strome. My chyba te akurat ominiemy, bo podobno wczoraj rozmawialiśmy z przewodnikiem. Tam się wybieramy? Jest, jest tam. Idziemy tam jutro. Bo tam z tamtej strony podobno jest fajniejszy widok. Co nie zmienia faktu, że z tych dwóch prawdopodobnie też jest całkiem nieźle. No jak wam się podoba? Nong Kiaw, laotański Nong Kiaw. Jak do tej pory? Zajebisty, nie? Bardzo biedny, ale no piękny, piękny. Laos słynie z tego, że jest taką mekką trekkingowców, czyli przyjeżdżasz w miejsce, gdzieś się udajesz w różne zakątki. Taka propos, to jest główna droga, którą można dojechać do Siem Reap. Taka autostradka i mniejsza. Główna droga. Takich 7 na mapie, czy 8. Zdecydowanie, fajnie, bo tak jedzie się i jest kawałek asfaltu, później nagle nie ma, dziura co chwilę, tam coś się zawaliło, tutaj po prostu wysypane kamienie, które mają służyć za drogę, bo gdzieś tam pewnie jakaś lawina przeszła. Ale radzą sobie. Dlatego też między innymi rzeka jest wykorzystywana do transportu, bo jest łatwiej po prostu z miejscowości wszystkie w Laosie są położone bliżej rzeki. A to chyba jest zawsze tak jest wszędzie. Tak, bo dawno, dawno temu też ludzie wykorzystywali rzeki jako środek transportu. Nie tylko w Laosie. No tak, ale u nas to już jest praktycznie... Nie wiem, czy się stosuje transport na rzekach. Wisłą się coś transportuje u nas? To jest pytanie do was. Możecie odpowiedzieć w komentarzu.
Musimy przyznać, że to już nasz drugi spacer po tym mieście, nazwijmy to wieś właściwie, no to jest mniejsze niż Paj. No tak, dwa razy mniejsze. Dzisiaj jest sobota, jest odczuwalnie mniej ludzi wszędzie. No i sklepy są pozamykane w części. Także jakieś weekendy tutaj obowiązują. Przynajmniej niektórych. O, a propos drogi, głównej drogi. Tak to wygląda mniej więcej tutaj. Dziura. 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 Więc samochody wymyśliły sobie tak, że będą bokiem jechały. Omijały dziury. Jest jakaś metoda? Jest. Wspominałem wam wcześniej o tych dwóch punktach widokowych położonych niedaleko siebie. Więc jeśli kiedyś ktoś by się tutaj wybierał, to tutaj, na tej ulicy, jest wejście na te punkty. O, tam jest ulica, tu jest wejście. A punkty gdzieś tam wyżej. Chociaż podejście prawdopodobnie jest hardkorowe, że tak się po staropolsku wyrażę. Więc raczej dla tych, powiedzmy, dla nowicjuszy może być ciężko tam wejść. Chociaż co ja tam wiem, w górach byłem dwa razy, trzy może. Nie bądźcie zdziwieni, w Laosie można dostać tak zwane happy shake'i, albo w ogóle happy mile, które są po prostu z dodatkiem albo marihuaniny, albo grzybków. Chyba też czasem opium proponują, ale jeszcze tego nie widzieliśmy. Dziko rosnące banany. Widzieliście kiedyś takie cuda? U nas też rosną dziko, nie wiem, wiśnie, maliny, jagody. Każdy rejon charakteryzuje się czymś innym. Zawsze fajnie. Trzeba uważać. To nie wulka kozłowska. Można na węża nadepnąć. Już jeden raz mi, jak jechałem skuterkiem w Blue Amtrabank, przepełzł drogę. Hive bar. Hive? Tak się mówi? Czyta? Powiedzmy, że Hive. The best and only happy bar in town. Chief. Chief? Mm-hmm. A, no to Chief, sorry. To a propos tych happy shake'ów, które wspominałem wcześniej. To jest stacja benzynowa. Tak z ciekawości. Benzyna 10 tysięcy kipów. To jest jakieś 4,50. No i diesel 9 tysięcy, czyli jakieś 4 złote. Nie tak tanio, nie? Nie tak tanio. Ale sam Laos nie jest jakiś super specjalnie drogi, jak nas ostrzegano. Kambodża jest zdecydowanie droższa, jeśli miałbym wskazać. Do tej pory Wietnam był najtańszy. Czyli tak, Wietnam najtańszy, później Tajlandia, Laos, Kambodża, nie? Ja nie wiem, czy Laos nie jest tańszy od Tajlandii. Mi się wydaje, że jest tańszy. Może? W Tajlandii trochę ceny poszły w górę. No ostatni raz tam byłem 4 lata temu, tam był 5 lat temu. Mm-hmm. No i się sporo pozmieniało. Dużo, dużo. Że dobra, na Pattaya i na ulicy cały czas kosztuje tyle samo, ale... No ceny trochę poszły w górę. Ale mieszkanie kosztuje dwa razy więcej, no, na przykład. Zdecydowanie. Czyli te wszystkie hostele, guesthouse'y i bungalowy są dużo droższe. No i bat jest droższy o jakieś 20%. A właśnie, no i przelicznik jest zupełnie inny, bo jak byliśmy w tamtym czasie, to 100 batów to było około 10 zł, teraz 100 batów to jest około 12 zł. Jeszcze jedną miejscówkę wam pokażemy, mam nadzieję, że będzie otwarta, tak zwany market. Czyli bazar. Bazar. Po prostu bazar. Targ. Bazar. No, wiecie, o co chodzi.
pewnie macie na myśli coś wielkiego, a zobaczycie jak to wygląda. W małych miasteczkach w Polsce mówią rynek. Rynek? A nie targ? Rynek też. Miasta kiedyś miały rynek. No tak, niektórzy mówią rynek, niektórzy mówią targ. To tak jak niektórzy idą na pole, a niektórzy idą na dwór. Ja na przykład wychodzę na dwór, bo jestem szlachcicem. Taki żart sytuacyjny. Nie no, to chyba w Krakowie się mówi, że wychodzi się na pole. To już tak na serio w zupełności. O, ale dzisiaj market jakoś tak chyba kulawo. Sobota, przypominam. Ale wczoraj też nie było jakoś super. Ja myślę, że bardziej chodzi o to, że jest już na 16, a nie na rano. Okej, czyli tak jak widzicie. Tutaj panie się rozstawiają na tych stoiskach i sprzedają głównie warzywa, owoce. Kupiliśmy sobie wczoraj tutaj imbir, limonki. No i później w jednym ze sklepów, które udało nam się trafić, w ostatnim ze wszystkich, które zwiedziliśmy, udało nam się trafić miód. No i tak od wczoraj robimy sobie miksturki, żeby się wyleczyć. Czuję się niezręcznie, tak wchodzę z kamerą i ich nagrywam, to tak jakbym wchodził z butami w ich życie. Więc to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że podobała wam się wioska Nonkiew. No i zapraszam do oglądania przyszłych odcinków, a przyszły prawdopodobnie będzie już z naszego podejścia na punkt widokowy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!